trzy świadectwa powiedzieć o Bożej dobroci, o tym, jak właśnie Bóg błogosławi, o tym, co też Sonia mówiła, że bym była jak dziecko. To właśnie ostatni tydzień tak się trochę czuję. W sensie przybrałam postawę po prostu dziecka, który bierze od taty. I tak pierwsze świadectwo takie, byliśmy tydzień temu na staniku. Powiedziałam, że siobie, że kupimy owoce, więc poszliśmy jeszcze zanim weszliśmy do niego domu, poszliśmy do sklepu kupić owoce. Stoimy przy kasie i Izak sznubie w kwiatkach. Takie tulipaniki opakowane w taką folię i mówi mi, że on to chce kupić dla cioci. Tak patrzę na takie folii i sobie myślę, nie wiem, czy by się cioci spodobało. Ja chcę! No dobra, no to kupujemy dla cioci kwiatki w takim razie. Bierzemy te kwiatki, zanosimy idziemy do domu. No i tam Izak wyczaił kwiatuszki schowane w reklamówce. Pyta się, co to jest. Oczywiście, który się tam wytłumaczył, że to są sadzonki, że będzie sadzić i tak dalej. No i tam Grzesio oczywiście zaoferował się, że może posadzić z Izakiem te kwiatuszki. Mówię tak w telegraficznym bardzo skrócie. Grzesiu pewnego razu przyjechał. 2-3 dni później zabrał Izaka do siebie do domu, posadził razem z nimi te kwiatuszki. Wcześniej jeszcze pojechali do sklepu i Izak sam sobie wybrał doniczkę, którą może kupić do tych kwiatuszków. Posadzili razem, spędzili super czas. Co chcesz z tobą powiedzieć? Izak jak dziecko, po prostu, zobaczył kwiatki. Chciał je dać serca cioci, bo uwielbia ciocię Weronikę. Chciał jej dać po prostu te kwiatki. A dostał jakby 100-krotnie więcej miłości, jakby za to. Chociaż nie miał na celu, żeby coś za to dostać, po prostu chciał dać cioci kwiatki, sprawić jej przyjemność. A dostał kwiatki, dostał piękną doniczkę, czas spędzony z ciocią i wujkiem. Jakby zupełnie bezinteresownie. Coś pięknego jak dla mnie. Jak to właśnie Bóg błogosławił. W wspaniały sposób. Druga rzecz w tym tygodniu też moja mama się zaoferowała, że zostanie z dziećmi. Pierwszy raz w ogóle z mojej mamy wypadła taka propozycja, że zostanie z dziećmi, a żebyśmy sobie gdzieś wyszli razem z mężem. Zazwyczaj, jak kiedy spędzała z nimi czas, to po prostu przychodziła do nas do domu i my w tym czasie byliśmy, nigdy nie padła z jej ust taka propozycja, że my gdzieś możemy wyjść w tym czasie. W naszej głowie też chyba nie było takiej przestrzeni, żeby faktycznie gdzieś zostawić dzieci, bo też były małe. No po prostu też nie mieliśmy aż takiej potrzeby. Kiedy to zaproponowała, no to ja mówię, wow, w sumie super, super sprawa, wyjdziemy sobie gdzieś z Mateuszem. Już sobie zaczęłam planować, gdzie. Milion pomysłów, co byśmy mogli w tym czasie zrobić. Młodość. No. To ona jakoś tydzień przed zaproponowała. Wczoraj zrealizowaliśmy ten dzień, w którym spędziliśmy ten czas razem. I tak, no właśnie we mnie się pojawiła taka radość, nie coś niesamowitego. Kilka dni później właśnie Miłosz dodał zdjęcie z kręgli razem z Kingą, jakby na kręgach tam 5 lat temu. Jak on patrzył, mówię, kurczę. O, Miłosz mówił, że co 5 lat będziemy to realizować. Mówię, no weźcie, nie? Możecie jechać, nie? Przewieźcie do nas Julkę i pojedźcie sobie, nie? I tak za mnie to wypłynęło, tak mówię, jakie to w ogóle fajne jest, nie? Jakby dostałam coś i od razu tak to chciała dać komuś, nie? Żeby mieć taką radość, niech oni też korzystają z tej jakby czasu razem. I na następny dzień pisze do mnie Sonia, czy mogłoby, jakbyśmy chcieli gdzieś z Mateuszem wyjść razem, to możemy przywieźć do niej dzieci. No, po prostu, nie wiem, może dla was to nie jest jakieś takie znaczące, dla mnie to jest mega jakby ogromne błogosławieństwo, że w ogóle coś wychodzi z zewnątrz, przychodzi do mnie taka, no jakby nie zapracowałam sobie w żaden sposób na to, a taka dobroć jakby mnie w ostatnim tygodniu spotyka. I wiem, że to jest po prostu Bóg. Działa przez tych ludzi. I trzecia rzecz, taka też fajna, wczoraj jak już wracaliśmy sobie z Mateuszem z sauny, zdecydowaliśmy, że tak spędzimy czas razem, poszliśmy sobie do sauny, wracamy. No i przypomniało mi się, że ostatnia woda jest, a że jest sobota, a później jest niedziela, jest sklepy zamknięte, więc mówię, wskoczę szybko do tej Biedronki i myślałam o tym, że zostanie Mateusz w aucie, ja sobie pójdę po wody. Jeszcze dobra, marchewki, jeszcze kupię, dobra. I zaczęłam liczyć, dobra, na pewno zrobię to szybko. Marchewki, Jadka coś tam też mówi. To co, mam zostać w aucie, czy mam iść z tobą? Mówię, nie no, pójdę szybko, kupię tylko wody, marchewki. Aha, no to jak wody, no to pójdę z tobą. No dobra, no to chodź.
Poszliśmy, ja faktycznie szybko, pyk, marchewki, zaczęłam szukać, nie było. Wzięłam Jabłko, Mateusz jedzie z tymi wodami. Idziemy do kasy samoobsługowej. Wiecie, zgrzewka wód, 6 sztuk. Mateusz kasuje. Kładzie tam zgrzewkę. Ja mówię, no nie kasuj tu, bo będzie trzeba znowu gdzieś tam te razy 6 wpisać, nie? Jest grzew. No. Dwie zgrzewki, tak, razy 6, tam będzie trzeba wpisać. Mówię, nie wiem jak to teraz zrobić, nie, chyba tutaj ten kok, Mateusz to jakoś skasował i myśli, co teraz z tym zrobić. Nic nie wyskoczyło, że razy 6, wkłada to na tą wagę, gdzie normalnie waga powinna wskazać, że no jest błąd, nie? A Mateusz skasował mu jedną wodę za dwa ileś, wrzucił tą zgrzewkę i w ogóle nie pojawił się żaden błąd. Jakby wiecie, skasowali 6 wód razy, jako jedna sztuka, nie? Za chwilę, dobra, bierzemy drugą zgrzewkę, a to już znowu to samo kasuje na tym, żeby jakby skasowało nam całość, nie? Przykłada do tego, wsadza, znowu nie ma żadnego błędu. Patrzę na niego. Ja od razu nie miałam ani żadnego takiego, wiecie, co tu teraz z tym zrobić? Poszukać kogoś, mówię, może jaki Bóg jest dobry, nie? W ogóle jak to miło, że tak, w taki sposób nam błogosławi. Nie miałam problemu z tym. Ani nie uznałam tego za jakąś kradzież, po prostu widziałam, że w tym momencie Bóg mi błogosławi w taki sposób. Popatrzyliśmy jeszcze na siebie, czy mamy z tym w ogóle jakiś problem, nie? Skasowaliśmy resztę zakupów, nie pojawił się do tej pory żaden błąd. Skasowaliśmy, zapłaciliśmy za zakupy, wyszliśmy. I za wszystkie zakupy zapłaciliśmy 20 zł, a nie tam ile jest na te wody. Rozumiecie, chodzi też o motyw. Bo gdybym ja poszła z motywem do sklepu, że chcę ukraść coś, no to to by było chore oczywiście. I nie zakładam, że kolejne zakłady tak samo mi się fuks, nie? Ja po prostu wiedziałam, że w tym dniu, w tym czasie Bóg mi w ten sposób błogosławił. Tak samo w tym czasie nie wymagam teraz od mojej mamy, że mam dzwonić i pisać, czy tam do Sony, czy do kogokolwiek. Słuchajcie, no przydałoby się, nie? Żeby ktoś się zaopiekował dziećmi. W ogóle nie. Motyw jest taki, że jestem skierowana na Boga, a wiem, że w jakikolwiek sposób. Ja właśnie teraz tak naprawdę otwieram się na to, że Bóg może mi w różny sposób. W życiu bym nie pomyślała, że nie wiem, zapłacę za wodę tyle, a miałabym zapłacić więcej. Nie pomyślałabym nawet, nie oczekiwałam od mojej mamy za jej życia, że jeszcze wpadnie na taki pomysł. Po prostu zaskakują mnie różne okoliczności, ludzie mnie zaskakują. Bóg mnie zaskakuje, jak może w wspaniały sposób po prostu błogosławić nami. Przez te świadectwa chciałam jakby otworzyć tę waszą perspektywę na to, że naprawdę w naszej głowie tylko ograniczamy, jak Bóg może nam błogosławić i finansowo, i poprzez ludzi, przyjaźnie, rodzinę, jakkolwiek. Właśnie chodzi o to, że jest, On jest nieograniczony. Amen.